Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy włos jest żywy czy martwy i o co w tym wszystkim chodzi? To, co wystaje ponad powierzchnię skóry, jest martwą częścią włosa, natomiast to, co znajduje się pod skórą, czyli mieszek włosowy, jest częścią żywą, do której naczynia krwionośne dostarczają składniki odżywcze i to właśnie dzięki nim nasze włosy rosną 24 godziny na dobę, bo mieszek włosowy nieustannie wypycha komórki i tworzy nowe. Z tego też powodu wcierki aplikujemy na skórę głowy, a nie na włosy, bo zależy nam, żeby składniki aktywne dostały się właśnie do mieszka włosowego. Z tego samego powodu włosy Cię nie bolą, gdy je podcinasz, ani też nie rosną szybciej, gdy są podcinane czy golone, nie rosną też grubsze, gdy je golisz. Również z tego powodu należy rozróżnić pielęgnację łodygi włosa, która wystaje ze skóry, od pielęgnacji skóry głowy. To dobrze zadbana skóra głowy ma wpływ na nową część włosa, która dopiero pokaże się jutro, pojutrze, za miesiąc czy za rok. Włosy to projekt długoterminowy, a efekty tego, co robisz dziś, będą widoczne za około 3 miesiące i to w postaci około 1 do 2 cm odrostu, bo to wszystko działa z pewnym opóźnieniem. Natomiast najszybciej jesteśmy w stanie osiągnąć efekty poprawy na łodydze włosa, ale w jednym i drugim przypadku nagradzana jest systematyczność i wytrwałość.